Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie macierzowe. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania, ewentualnie kalkulator i możemy rozpoczynać. Na tablicy mamy przedstawione równanie macierzowe. To jest równanie, gdzie x jest macierzą stopnia, można by było powiedzieć po prostu takiego, jaki wyjdzie nam w zadaniu, ale zważywszy na to, że wymiary macierzy, które mamy podane, są tutaj, pojawiała się macierz 2 na 2 oraz 2 na 2, przypuszczam, że macierz x także będzie macierzą 2 na 2. I teraz tak, jest to równanie macierzowe, dosyć innego charakteru niż poprzednie, które Wam prezentowaliśmy, ponieważ pojawia się tutaj działanie mnożenia, prócz działania dodawania. No więc to już nie będzie obliczane w sposób łatwy, tak i przyjemny, mogą się pojawić jakieś komplikacje i spróbujmy teraz jakoś to zadanie ruszyć. W momencie, kiedy w równaniu macierzowym chcecie coś przenieść, czyli chcecie wykonać operację dodawania bądź odejmowania, nie musicie się o nic martwić i możecie to wykonywać tak, jak w przypadku zwykłych równań, tam gdzie nie pojawiają się macierze. Czyli my sobie 4x przeniesiemy na stronę, gdzie też jest x, nasza niewiadoma, i spróbujemy tutaj sobie coś z tym zrobić. I teraz tak, czyli piszę sobie tutaj, że mam 4, 2, minus 1, 4 w dalszym ciągu razy x, minus 4x. I to dalej równa się czemu? Po prawej stronie, jeżeli przeniosę 4x na lewo, to zostanie mi tylko ta macierz kwadratowa tutaj, czyli minus 2, 0, 0 i minus 1. I teraz, moi drodzy, chciałabym jakoś zająć się tą stroną, żeby te x tutaj sobie odjąć. I mam tutaj liczbę 4. No i gdybym wiedziała, jak wygląda macierz x, to mogłabym przemnożyć 4 razy każdy element macierzy x, ale ponieważ nie wiem, więc 4 stałą mogę zastąpić macierzą jednostkową pomnożoną przez 4, bo tutaj jest, jeżeli ja pomnożę macierz jednostkową przez inną macierz, to tak jak z jedynką, ona mi nie zmienia postaci tej macierzy. Czyli ona zawsze gdzieś jest ukryta. I teraz ja mogę sobie to zapisać w sposób następujący. Czyli macierz to 4, 2, minus 1, 4 razy x zostaje, minus i czwórkę zamieniam na macierz jednostkową, z tym, że pomnożoną przez 4, czyli macierz, zwykła macierz jednostkowa miałaby tutaj 1, 0, 0, 1, czyli na przekątne jedynki dalej 0, ale ponieważ mnożę ją przez 4, to będzie miała 4, 0, 0, 4. I mamy razy x. Gdyby tutaj było na przykład 5x, to tutaj byłyby wówczas na przekątnych piątki. I dalej to się równa mojej macierzy minus 2, 0, 0 i minus 1. I teraz, moi drodzy, spokojnie mogę sobie odjąć te macierze, które stoją przy x-ach. One mają wspólny element, którym jest właśnie x. No i jak to będzie wyglądało dalej? 4 minus 4 to jest 0. 2 minus 0 to jest 2. Minus 1 minus 0 to jest minus 1, 4 minus 4 to jest 0 i razy x. X musi pozostać po tej stronie, po której był. Jeżeli mamy do czynienia z mnożeniem bądź też z odwracaniem, on musi być po tej stronie, po której się tutaj pojawił. Ponieważ pamiętajcie, że operacja mnożenia nie jest przemienna w przypadku macierzy, więc nie możecie sobie wymieniać stron tego, tak jak to jest w przypadku zwykłych liczb. I teraz mamy minus 2, 0, 0 i minus 1. I teraz tak, byłabym bardzo szczęśliwa, bo w sumie już mi się równanie trochę uprościło, ale dalej przeszkadza mi to, że nie mam nigdzie x równa się. I teraz, co się robiło, kiedy na przykład miało się równanie 2x równa się 3? Dzieliło się przez co stało przy x, czyli to, co nam przeszkadzało, żeby uzyskać pełną odpowiedź. Natomiast w macierzach wiemy, że operacja dzielenia jest zabroniona, ale operacja dzielenia została zastąpiona przez operację mnożenia przez odwrotność. I teraz tak, czyli my obie strony pomnożymy sobie przez odwrotność macierzy tutaj 0, 2, minus 1, 0
I uwaga, ważna rzecz, ona się pojawiła po lewej stronie x-a i musimy tak samo pomnożyć ją po prawej stronie, czyli jeżeli ta macierz tutaj, której się pozbywamy, znajduje się po lewej stronie, to jeżeli pomnożymy obie strony, to też musimy pomnożyć po lewej stronie. Co to oznacza? To oznacza, że mój x będzie równy, ponieważ napisałam tutaj L, czyli lewa strona, to najpierw pojawia się po lewej stronie ta macierz, a dopiero potem ta macierz. Kolejność występowania tych macierzy, tak jak była tutaj, musi być także, jeżeli chodzi o macierz odwrotną. Ponieważ jeżeli tak nie będzie, będzie zaburzone tutaj nasze działanie, ponieważ jak już wspominałam, mnożenie nie jest w przypadku macierzy działaniem przemiennym. Daje różne wyniki w większości sytuacji, więc niestety, ale musimy tego pilnować. I teraz, moi drodzy, doszliśmy do momentu, kiedy już ja się nie muszę bać, że coś mi tutaj wyjdzie nie tak jak chcę, ponieważ mam już x równa się, tylko że muszę odwrócić jeszcze moją macierz. I teraz, moi drodzy, odwracać macierzy już potraficie. Możecie to robić różnymi dowolnymi metodami, jakie chcecie. Możecie zrobić to stwierdzenia o macierzy, czyli najpierw liczycie wyznacznik, dopełnienia algebraiczne, transponujecie to i tak dalej. Możecie też zrobić to poprzez dopisanie macierzy jednostkowej i my tutaj pod spodem właśnie sobie takim sposobem zrobimy. Czyli, moi drodzy, pod spodem sobie zapisujemy. My chcemy odwrócić tę macierz, więc jak to leciało? Pisaliśmy sobie macierz, którą chcemy odwrócić. Obok niej pisaliśmy macierz jednostkową i musieliśmy tak robić, żeby po tej stronie znalazła się macierz jednostkowa, a tutaj wykonywać wszystkie operacje, które tu wykonaliśmy i tu pojawi się wynik, czyli nasza macierz odwrotna. Czyli na początku chciałabym mieć tutaj jedynkę, czyli po pierwsze muszę zamienić wiersze, wymienić je kolejnością, ponieważ tutaj mam minus 1, czyli muszę wymienić kolejnością. Wiersz drugi zamieniam z wierszem pierwszym, czyli mam jak minus 1, 0, 0, 2 i tutaj będzie 0, 1, 1, 0. To jest moja pierwsza rzecz. Potem muszę pomnożyć przez minus 1, bo tutaj chcę jedynkę. Czyli mnożę wiersz pierwszy razy minus 1. Czyli jak to będzie teraz? Będzie 1, 0, 0, 2, wiersza drugiego nie zmieniam. Tu mnożę też wiersz pierwszy przez minus 1, czyli będzie 0, minus 1, 1, 0. I teraz, moi drodzy, czego jeszcze bardzo chcę? Chciałabym, żeby tutaj była jedynka. Wtedy to już byłaby ostateczna postać i dostałaby macierz jednostkową, czyli mój wiersz drugi dzielę przez 2. I teraz jak to będzie leciało? Wiersz pierwszy pozostaje bez zmian, czyli to będzie 1, 0, 0, 1. Tutaj także wiersz pierwszy pozostaje bez zmian i tutaj mamy 1 podzielić na 2, czyli 1 druga, 0 podzielić na 2, czyli 0 i takim oto sposobem uzyskaliśmy macierz odwrotną, to jest ta macierz, która tu powstała, a tutaj doszliśmy do macierzy jednostkowej. Czyli ta macierz odwrotna to będzie równa. Spisujemy to, co tutaj nam powstało, czyli to będzie 0, minus 1, 1, 2 i 0 razy moja macierz minus 2, 0, 0 i minus 1. I teraz, moi drodzy, musimy macierze pomnożyć, czyli zobaczcie, ile operacji przy takim rozwiązywaniu równania macierzowego mamy. I teraz musimy sobie z tym jakoś poradzić. No to co będziemy robić? No więc, moi drodzy, mnożymy sobie, czyli mamy 0 razy minus 2 to jest 0, dodać minus 1 razy 0 to jest 0, czyli tutaj będzie 0. 0 razy 0 to jest 0, dodać minus 1 razy minus 1, czyli 1 razy 1, czyli będzie tutaj 1. Tutaj mamy dalej, skończyły nam się kolumny, przeskakujemy do kolejnego wiersza, czyli 1 druga razy minus 2 to jest minus 1, dodać 0 razy 0, czyli będzie minus 1. 1 druga razy 0 to jest 0, 0 razy minus 1 to jest 0, czyli tutaj będzie 0. Czyli ostatecznie moja macierz x, czyli moja niewiadoma macierz z równania, które rozwiązywałam, właśnie jest macierzą 2 na 2 o takiej postaci. No więc cóż, moi drodzy, zobaczcie, w tym zwykłym, można by się było powiedzieć, takim krótkim równaniu tyle operacji wykonaliśmy. No i cóż, zwracam szczególną uwagę na te momenty, w których tutaj po pierwsze pozbywaliśmy się tej macierzy przy x, czyli mnożyliśmy przez macierz odwrotną.
żebyście zawsze pamiętali o tym, po jakiej stronie macie te macierze mnożyć, czyli jeżeli byłoby to x razy ta macierz, to tutaj musielibyście po prawej stronie napisać, czyli duże p. Bo mówię, jeżeli zaburzycie, to już automatycznie nie będzie się zgadzało. Dla chętnych jak najbardziej podstawcie sobie macierz, która wam wyszła do wyjściowego równania i sprawdźcie, czy to równanie jest prawdziwe, czyli czy lewa równa się prawej. Jak najbardziej jest to dozwolone, żeby się samemu upewnić, czy dobrze rozwiązujemy nasze zadanie. Ja zapraszam do kolejnych części z cyklu równania macierzowe i ogólnie macierze. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, no to wysyłajcie to wszystko na adres mailowy, który jest podany w opisie do tego filmu. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę wam udanego dnia i do usłyszenia.